Witam Was na kanale Marcin Kotowski Fishing. Witam oczywiście nowych widzów, nowych subskrybentów. Dzisiaj kolejny dzień poświęcony, albo kolejny film poświęcony echosondzie Element. Będziemy dzisiaj aktualizować naszą echosondę. Pokażę Wam, jak to zrobić w łatwy sposób. Na wstępie oczywiście chciałbym Wam powiedzieć, że nie polecam aktualizacji echosondy poprzez źródło danych online. Ja polecam aktualizację każdej echosondy, echosondy Axiom, jakiejkolwiek echosondy, przez nośnik pamięci, w tym wypadku kartę microSD. Co musimy zrobić? Musimy na początek wejść na stronę www.rajmarine.com, żeby pobrać aktualizację. Tam ją znajdziecie bez problemu w zakładce pomoc, support. Z menu, które się rozwinie, wybieracie sobie aktualizację i teraz musicie znaleźć swoje urządzenie. My oczywiście wybieramy sobie elementy. Element nie ma jakiejś bogatej tutaj rodziny, żeby było kilka typów urządzeń. Co prawda występuje urządzenie z dopiskiem S i z dopiskiem HV. Z dopiskiem HV to jest urządzenie, które ma możliwość podłączenia przetwornika HV100, czyli typowe urządzenie dla wędkarzy. I możemy się cieszyć 4 trybami obrazowania. Patrzymy oczywiście, czy dane oprogramowanie jest aktualnym oprogramowaniem, czy być może jest takim samym, które mamy, i pobieramy je na komputer. Gdy pobierzemy aktualizację na komputer, to ją rozpakowujemy albo wypakowujemy i przerzucamy na nośnik, na kartę pamięci. Ja tutaj już mam przerzucone właśnie taką aktualizację na nośnik pamięci. I teraz na wyłączonym urządzeniu wkładam sobie ten nośnik pamięci do slotu i tak naprawdę nic więcej prawdopodobnie nie zrobię. Włączam urządzenie. Jeżeli urządzenie mi automatycznie nie wykryje aktualizacji, pokażę Wam, gdzie wejść, żeby taką aktualizację znaleźć. Tutaj może tylko dopowiem, że właśnie sercem echosondy Raymarine Element jest program Lifehouse Sport, tak? Tak on się tutaj nazywa. Włączamy za każdym razem, jeżeli włączymy urządzenie, pamiętajcie, włączamy OK. Musimy to OK tutaj nadusić, żeby jakby urządzenie się włączyło. No i niestety nie wybrało nam z automatu, nie wykryło nam z automatu na karcie aktualizacji. Co musimy zrobić? Musimy wejść w ustawienia. Aktualizuj oprogramowanie. OK. Sprawdź online, sprawdź kartę SD. Pamiętajcie, sprawdzamy kartę SD. Zostaje teraz sprawdzona karta SD na temat najnowszej aktualizacji i właśnie jest aktualizacja, którą ściągnąłem z komputera, która ma teraz nazwę 3.15.50. To jest najnowsza aktualizacja bodajże z sierpnia roku 2021. I robimy aktualizację. I teraz urządzenie się restartuje i pobiera najnowszy software, najnowszą aktualizację. I ciekawe, co ja po tej aktualizacji będę miał. Zawsze pamiętajcie, przy danej aktualizacji na komputerze, jeżeli otworzycie sobie to okno na głównej stronie raymarine.com, macie opis, co dana aktualizacja wnosi, jakie poprawki zostały zrobione, jakie nowe funkcje zostały przypisane. W moim przypadku troszeczkę tych funkcji będzie, bo chociażby będę mógł teraz sobie podzielić ekran na 3 bądź na 4, nie włączając mapy. Ale też będę mógł sobie rysować własną mapę batymetryczną przez program ReliBev, przez kartografię Lighthouse z dużą dokładnością naniesionych izobat. Podobno producent podaje, że teraz izobaty są nie co metr, tak jak wcześniej, tylko co 25 cm. Zobaczymy, czy to jest prawda i zobaczymy, czy tak będzie rysował. Oczywiście do filmiku o tym, jak włączyć ReliBev'a, jak zacząć robić własne mapy, jak ustawić ReliBev'a, zapraszam Was już teraz, bo taki film ukaże się już niedługo na kanale. W tym wypadku dokończamy aktualizację, patrzymy, czy aktualizacja przebiegła pomyślnie i ja będę mógł się cieszyć z urządzenia w pełni zaktualizowanego. I w końcu będę miał najnowsze oprogramowanie w swoim elemencie. I mam nadzieję, że to urządzenie będzie jeszcze lepiej pracowało i jeszcze lepiej rysowało. Ale co dalej się z tym robi i jak teraz zrobić,
tak naprawdę przypisać poszczególne tryby obrazowania, nałożyć nowe nakładki danych. O tym oczywiście opowiem Wam w kolejnym odcinku. A teraz już Wam dziękuję za to, że oglądaliście mnie w tym filmie poświęconym aktualizacji Echosondy Raymarine Element. No mi się udało, mam nadzieję, że Wam też. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was. Heja!